W tym krótkim wstępie powiem wam jedynie, że udamy się dzisiaj do obiektu położonego na dawnej kolonii Czernik. Jej stara nazwa wyświetla się na ekranie. Kolonia powstała w 1575 roku i została zlikwidowana w 1955 roku. A obiekt, który chcę wam pokazać, jest czymś, co przypomina dość rozległy magazyn. I nic poza tym nie wiem, więc najwyższa pora udać się na miejsce. Znajduje się na terenie dawnej kolonii, której nazwa zupełnie wyleciała mi z głowy, ale wyświetlę ją na ekranie, a najprawdopodobniej i tak wspomniałem o niej na wstępie. Zajrzę do pierwszego lepszego pomieszczenia. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym wchodził do każdego, bo wyglądają one bardzo podobnie. Tutaj płyty azbestowe, dosyć niebezpieczne dla zdrowia. Taki hangar. Kominy, strasznie dużo tu. Tego, tak mi się wydaje właśnie, że to azbest. Tu po bokach widzę dwa następne hangary. Jest ślisko. Ale wydaje się, że to od wiatru. Na wszelki wypadek zachowam ostrożność. Widzę tu ślady psich łapek. Woda. Dużo psich łapek. Po drodze zresztą miałem dwa psy. Jednak nie były one specjalnie agresywne, dlatego postanowiłem się nimi nie przejmować. Tu następne i ostatni powinien być po lewej. Zobaczmy jeszcze, czy nie ma nic dalej. Obok znajduje się jakaś... Ale nie, to... Jest dość daleko. Nie powinienem być stąd widoczny, natomiast... Ciekawi mnie to. Nie mam pojęcia, co to może być, ale nie widzę żadnego wejścia do środka. Tutaj jakieś betonowe obiekty mogą mieć związek z całym tym miejscem, ale nie wiem. Spróbuję się dowiedzieć i powiedzieć we wstępie. Zobaczę jeszcze ten hangar od tamtej strony. Widzę, że są tu pozostałości po oświetleniu tego miejsca w postaci złamanego słupa. Tylko czy uda mi się wejść od tej strony? No, plan budynku można rozrysować jako takie żebra. Czyby tu mieli jakieś podziemie? Zaraz to sprawdzę.
Wydaje się, że to nie żadne podziemie, tylko tu będzie mi łatwiej zajrzeć. Tak, to biegnie pod całą podłogą tego hangaru. Nie ma tam nic ciekawego. Mówię, kształt takich główna aleja, boczne hangary i tyle. Nic więcej się tu nie znajduje. Wydaje mi się, że jeszcze takie same hangary mogą znajdować się troszkę dalej. Tam już nie będę szedł, bo nie ma w tym nic ciekawego. Widać, że ten jest w gorszym stanie. No. I to by było na tyle. Widzimy się w następnym filmie i cześć!